Halo, halo, jest kontakt, tak? Cudownie. Uwaga, kiedy Pan mówi, że człowiek chce, ale nie radzi sobie, posyłaj innych ludzi. Posyłaj miał kolegę, który co zrobi? Weź go za drugą rękę, ciągnie go do przodu, człowiek nie chce. Pokazuje mu, że dasz, ale pomogę ci. Posyła drugiego człowieka, weź go z tyłu, za plecy go tak zła, delikatnie, dobrze? I posyła trzeciego człowieka, albo z drugą rękę. I jeśli Wiktor, jako człowiek, chce tylko tego i wyłącznie, bo tu nie ma mowy o czymś na siłę, Bóg nie chce relacji na siłę, Bóg chce z człowiekiem wejść w relację, być blisko nami, ale tylko i wyłącznie, kiedy człowiek tego pragnie. Choćby nam był zły i słaby, bo Bóg nie przeszkadza. Panowie, proszę go przyciągnąć delikatnie i Piotr sam idzie cały czas. Stop. Kiedy człowiek znajduje się już blisko Pana Boga, może znowu z nim wejść w relację. Panowie, wiecie, proszę usiąść, sobie ruszek, prawda? Moi drodzy, to co pokazuje, że bardzo potrzebna jest wokół nas wspólnota ludzi, którzy nam pomogą być blisko Boga. Kościół jest wspólnotą.